marszałek, pani minister, Wysoka Izbo. Szanowni Państwo, ze zdziwieniem przyjęłam tę informację, gdzie dopiero za tydzień znajdziemy informację, jak rząd będzie działał w interesie Polek i Polaków, polski rząd, zawsze to podkreślacie Państwo, wobec polskich pracowników i pracownic. A ja pani od razu odpowiadam. Posłowie i posłanki Lewicy konkretne propozycje już takie składały. Chociażby Przemysław Koperski, poseł Lewicy, składał taką interpelację do pana ministra Jacka Sasina, by otworzyć więcej przejść granicznych. Koleżanka Anita Kucharska-Dziedzic osobiście musiała interweniować w sprawie tak zwanej zbiorowej kwarantanny, gdzie warunków zupełnie nie było, czyli tak naprawdę to, co państwo robicie, z jednej strony zamykając granice, nie korzystacie z pomysłów, które już padają, a z drugiej strony posłanki i posłowie Lewicy muszą interweniować na granicy, tak jak koleżanka Kotula, tak jak poseł Obaz, by wiedzieć, co mają z tym zrobić. Więc ja proponuję, żebyście państwo czerpali z tych doświadczeń, które my tutaj mamy i monitorowali to, co robią wojewodowie, bo akurat w województwie lubuskim jest skandaliczne są warunki, jeżeli chodzi o kwarantannę tak zwaną zbiorową. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof.